Nadia Koncieńka, proszę Państwa, jak nie opuszczy Białowieskiej, to o czym innym, ale będziemy dyskutować, będziemy mówić w dalszym ciągu cały czas. Proszę być z nami, u nas najciekawsze, u nas oryginalne, u nas oryginały, proszę Państwa, a nie jakieś hały. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat na antenie Radia Maryja. Jest z nami pan poseł Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojcze, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Wizyta sekretarza generalnego NATO w Polsce. Panie pośle, to ważne wydarzenie. Wiemy, że trwają do przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Ale także każde takie spotkanie jest stawianiem sobie pytania dotyczącego bezpieczeństwa także i naszej ojczyzny, członka NATO, w tej dosyć zawiłej sytuacji geopolitycznej, patrząc na to wszystko, co dzieje się na Zachodzie, o przybywających falach nielegalnych imigrantów, myślę, ale także z niepokojem patrzymy na te działania, które toczą się także za wschodnią granicą Polski. Tak, oczywiście. To sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, potwierdzeniem znaczenia, jakie ma, jakie NATO przykłada dla Polski, znaczenia również do wschodniej granicy NATO, która jest przecież naszą granicą z Rosją, z Białorusią. Chcę powiedzieć, że to kolejny dowód, że całe NATO jest zainteresowane rozwiązywaniem kompleksowym, czyli takim całościowym rozwiązywaniem sprawy bezpieczeństwa Europy, niezależnie skąd to zagrożenie płynie. Oczywiście najwięcej aktualnie w Europie pisze się o zagrożeniu tymi falami, potężnymi falami uchodźców z Bliskiego Wschodu, ale i również bardzo dużo się też przykłada wagi do zabezpieczenia wschodniej granicy i widać, że państwa, te najważniejsze, największe państwa unijne rozumieją naszą sytuację, rozumieją sytuację naszego regionu całego. To dotyczy przecież wszystkich państw od Estonii po Bułgarię na południe, ale również Finlandii i Norwegii. I wszyscy starają się znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo w naszym regionie. Przede wszystkim Polakom, ale to nie tylko, bo musimy na to patrzeć jednak odpowiedzialnie i solidarnie, że musimy również myśleć o Rumunach, Słowakach. Przecież jeżeli tam będzie zagrożenie, to zagrożenie bardzo łatwo może przenieść się do Polski, bo przecież Rosja to duży kraj. Dlatego cieszy, że będziemy mieli szczyt NATO, a przyjazd sekretarza generalnego potwierdza, że NATO oczekuje, że w Warszawie zostaną podjęte bardzo ważne decyzje, które podniosą nasze poczucie bezpieczeństwa. I ta wizyta, ale i również wszystkie, które już od pół roku prowadzimy, mówimy jako Polska, nasz rząd, ale inni politycy. Ja sam również spotykam się z ważnymi politykami z innych państw NATO. Te wszystkie rozmowy my tłumaczymy im. Znaczenie tego bezpieczeństwa, nasze rozumienie. Również potwierdzamy, że my również rozumiemy zagrożenie tymi falami tej nielegalnej imigracji, zagrożenie południa Europy. Ale NATO jako najlepiej funkcjonujący od wielu, wielu lat sojusz musi patrzeć globalnie, czyli musi rozwiązać i problem uchodźców, problem Rosji również i jeszcze problem południa Europy, bo my jako Europa, jako NATO właściwie, jako sojusz tworzymy pewien wspólny organizm i wszyscy razem powinniśmy dbać o bezpieczeństwo
całego sojuszu. Panie pośle, liczne wizyty także prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podjęte przed szczytem NATO, także pani premier. No i pytanie jest zasadnicze, czego my jako Polska spodziewamy się po tym szczycie NATO, jak powinien wyglądać scenariusz dotyczący o tym, o czym mówi często pan prezydent i pani premier, że spodziewamy się wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Trzeba zobaczyć. Tak, te wizyty przecież to jest naprawdę bardzo odpowiedzialność Na prezydenta, pani premier. Inny członek rządu, no to nie są tak, że oni sobie pojadą, spotkają się. Oni tam no jadą bardzo konkretnym celem. Ja wiem, oczekujemy jako Polska, wzmocnienia wschodniej flanki NATO. To już jest takie hasło, że chyba wszyscy słuchacze Radia Maryja rozumieją doskonale, bo wschodnia flanka NATO, czyli wschodnia granica, wymaga zwykłego wzmocnienia. On mieszka na Przemysłowej, ja go też urodziłam, ale do procesu go wyrzuciłam i temu Amerykanie rozpoczęli budowę tarczy antyrakietowej koło Słupska w Redzikowie. To jest bardzo ważny krok, ale również symbol. Symbol, że NATO traktuje Polskę jako bardzo istotny element, bardzo istotny część całego systemu bezpieczeństwa Europy. I nie tylko Europy. Drugie, oczekujemy, że Amerykanie, którzy już właściwie potwierdzili, już przygotowują się, że przerzucą w nasz region całą ciężką brygadę, czyli brygadę pancerną. To jest od 4 do 8 tysięcy żołnierzy wraz z doskonałym, nowoczesnym wyposażeniem, takim jakie posiada armia amerykańska, w nasz region. Część będzie w Polsce, myślę w Estonii, w Rumunii, być może w Bułgarii. To już Amerykanie będą decydować o tym, gdzie. Ale najważniejsze, że w tym regionie, że ten region jest traktowany jako już pierwsza liga, że nie jesteśmy członkami NATO drugiej kategorii. No i również oczekujemy, że za Amerykanami pójdą w ślad inne państwa natowskie i NATO brygady, która również w naszym regionie będzie stacjonować. My oczekujemy takiego trwałego... Nie zakładaj tego na razie. ...w naszym regionie, bo to by zdecydowany sposób podniosło, naprawdę utwierdziło już, nie tylko podniosło, ale utwierdziło nasze poczucie bezpieczeństwa. To nie jest przypadek, że te decyzje, a więc budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie, rozmieszczenie brygady pancernej amerykańskiej w naszym regionie, również wstępna już decyzja, że i druga brygada natowska powstanie w naszym regionie. Tak rozsierdziło prezydenta Putina, bo on zdaje sobie sprawę, że tymi decyzjami, które są nie tylko militarne, ale polityczne, NATO potwierdza, że strefa wpływów Rosji ma się skończyć na granicy Rosji, a nie tak jak oni by chcieli, że utrzymywać jakąś strefę wpływów, tak jakby to zimna wojna jeszcze trwała. My jesteśmy członkami, pełnoprawnymi członkami NATO, pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. No, to ja ci oczekujemy, tylko muszę po 4 grosze podbijać, to ci przyniosę. Nie ma co się rozmawiać z Rosją, bo ale należy rozmawiać, ale zadzwoń za 15 minut, ja do niej zadzwonię zaraz, bo to jest najważniejsze. Nie ma tam i na drugi nie dzwoni, bo tu się nagrywa. Bo ty mi wszystko psujesz. Szczyt NATO w Warszawie potwierdził już w sposób formalny, że status Polski się znacznie poprawił. To chcę podkreślić, że to tak samo się nie zrobiło, że to wymagało naprawdę bardzo intensywnej pracy pana prezydenta, który jest niezwykle aktywny w tej kwestii, pani premier, pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, pana ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, ale i inni mniej, że tak powiem, eksponowani politycy też w czasie kontaktów międzynarodowych ciągle to podkreślają, takie zadania mamy, takie poczucie odpowiedzialności, że w ten sposób musimy działać na rzecz naszej ojczyzny. Panie pośle, z jednej strony ważne są sojusze, ważne są prowadzone rozmowy, decyzje, które zapadają na
forach międzynarodowych, ale także przecież konieczność powrotu do tego, o czym niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja, odbudowy polskiej armii i zadbanie o bezpieczeństwo Polski i Polaków w tych strukturach wewnętrznych. Pan minister Macierewicz podczas audytu mówił bardzo mocno, że stan polskiej armii jest dramatyczny, nawet użył takiego sformułowania. Nie wiem, czy wyniki audytu opublikuję w całości, bo one są tak bardzo zatrważające. Tak, to potwierdzam. Pan minister Macierewicz z wielką odpowiedzialnością podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Chcę zapewnić, że pomimo krótkiego czasu, w jakim kieruję tym ministerstwem, pomimo krótkiego czasu, to zaledwie pół roku, jaki minął od zaprzysiężenia nowego rządu, to naprawdę wiele się zmieniło w siłach zbrojnych. Oczywiście w ciągu pół roku nie jesteśmy w stanie zakupić okrętów wojennych czy nowych śmigłowców bojowych, ale to, co się da i co można w celu podniesienia bezpieczeństwa, dzieje się. I to dzieje się bardzo szybko i na bieżąco. Kosztem naprawdę wielkiego wysiłku kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i również dowództwa sił zbrojnych, które zostały odpowiednio ukierunkowane i zdecydowanie ta sytuacja się poprawia. Po to jednak, oczywiście po to, ażeby nasze siły zbrojne osiągnęły poziom wyposażenia, poziom dowodzenia, ale również zorganizowania, no to to jeszcze jakiś czas musi upłynąć. Natomiast w tej chwili rzeczywiście zmieniło się w ministerstwie wiele, w tym również plany obronne, które zostały już dostosowane do możliwości i potrzeb naszej ojczyzny i możliwości sił zbrojnych. No dlatego też skoro nasza armia wyglądała pół roku temu, tak jak to mówił w swoim wystąpieniu pan minister Macierewicz, potrzebujemy również tego wsparcia i tej obecności wojsk sojuszniczych na naszym terenie. I to się dzieje i jestem przekonany, że już wkrótce zaczną przybywać do Rzeczpospolitej siły sojusznicze. To jest jednoznaczny sygnał dla prezydenta Putina, że Polska w razie zagrożenia nie zostanie sama. To jest bardzo ważne. No trzeba to jakby, chcę jednak też podkreślić, że zainstalowanie tych wojsk sojuszniczych na naszym terenie wcale nie powoduje zmniejszenia tempa czy intensywności prac nad rozwinięciem, odbudową polskich sił zbrojnych. To nie jest jakaś alternatywa. Amerykanie, nasi sojusznicy z NATO rozwijają, podnoszą swoją obecność, zwiększają obecność na terenie Rzeczpospolitej, na terenie całego regionu, a Polska rozwija swoje siły, bardzo inwestuje i prowadzone są naprawdę bardzo intensywne prace, o których zapewne nasi słuchacze Radia Maryja, którzy są bardzo dobrze informowani o stanie sił zbrojnych, wiedzą. No, pan minister Antoni Macierewicz często występuje, wiceministrowie. Ja miałem kiedyś zaszczyt też na ten temat mówić. No, i na pewno, panie pośle, do tych tematów będziemy powracać. Dwudniowa wizyta sekretarza generalnego NATO w Polsce. Ta wizyta rozpoczyna się dzisiaj. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem NATO rozpocznie się o godzinie 18.30 w Belwederze. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i pozdrawiam, panie pośle. Rozmawialiśmy z panem posłem Michałem Jachem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.